Wielkie zdziwienie, spada ilość tak zwanych zakażeń, nawet mainstreamowe media takie pytanie zadają, o kurczę, motyla noga, a może to faktycznie jest przez to, że robimy że jakieś 100 tysięcy testów, to nam wychodzi 30 tysięcy. Jak zrobimy ich 30, to wyjdzie 10. Teraz takie ciekawe zestawienie Wam sprzed kilku dni powiem, przeczytam, 1 kwietnia. Uwaga, 109 400 testów, 35 251 zakażeń. 2 kwietnia, 101 400 testów, 30 546 zakażeń. 3 kwietnia, 94 300 testów, 28 73 zakażeń, tak zwane. 5 kwietnia, 39, potem, przepraszam, 4 kwietnia, 72 200, 22 947 zakażeń. 5 kwietnia, uwaga. 39 300, 9 902 zakażenia, 6 kwietnia 44900 testów, 8 245 zakażeń. Kurczę, z czego to może wynikać, że faktycznie jest tych zakażeń więcej? No? Jak, jak myślisz? Dla mnie to jest jedno z największych zagadek uh -huh. tej całej sytuacji. To dlaczego. Nawet wykształceni ludzie dalej emocjonują się tą codziennie podawaną liczbą testów pozytywnych. Ta mhm. liczba absolutnie o niczym nie mówi. No Przypominając testy fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne. Mało kto, kto jest chory, idzie na ten test, bo mu się to nie opłaca, bo dostanie kwarantannę, bo tam jego domownicy dostaną kwarantannę. Problemy w pracy, nie, z dziećmi, z przedszkolem. Jak ktoś nie musi, to się nie bada, tak? bo uh -huh. mu się to po prostu nie opłaca. W związku z czym ta podawana liczba nie ma absolutnie nic wspólnego z liczbą osób chorych. Jest niezbliżona do tego, rząd wielkości prawdopodobnie. Warto patrzeć na statystyki liczby zgonów, warto patrzeć to tam na zużycie respiratorów, na zajęcia miejsca w szpitalach. To nam coś mówi uh -huh. o stanie epidemii, na którym jesteśmy, ale nie liczba testów pozytywnych. To w ogóle nic nie mówi. No, oczywiście jest od liczby wykonanych testów. No, ja nie rozumiem, jak można tego nie rozumieć.